Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To będzie taka transmisja live. Ja będę tak jakby incognito, dobrze, że tutaj w tyle tylko widać obiekt, nie za bardzo nie widać, ponieważ będzie to tutaj takie nielegalne przebieranie się w garderobę na planową. Tutaj oczywiście sprzęcik, buciki. Także będzie to pierwszy i jedyny na świecie taki live z przebiórki pod Pałacem Kultury i Nauki, a dokładnie pod kinoteką. Całą garderobę zmienimy, łącznie z butami eleganckimi. Za chwilę kontynuujemy. Metodą przeglądu została wybrana biała koszula i krawacik ten, szarny, tak? Dobrze pamiętam. Oraz garnitur czarny firmy Bytom Classic, prążkowany w paski, jak to woli. Takie lekko białe, czarny garnitur. Nie widać tu na pewno, bo za ciemno, ale zobaczycie później na słowo. Najpierw zmienimy spodnie, zdejmiemy spodnie, nałożymy spodnie garniturowe i paseczek oczywiście wymienimy. Zmienimy buty. Można tu podłożyć odpowiednią muzyczkę i tak jakbyśmy oglądali striptease. Spodnie Chip and Dale, Bach. I zakładamy spodnie garniturowe. A za chwilę dalej. Trzeci on produkt. Oczywiście też profesjonalna zmiana skarpetek na kolor czarny, żeby po prostu nie rzucały się w oczy, jeżeli założymy na przykład siedząc przy stole, spożywając dania wykwintne. No, mam nadzieję, że takowe będą, że będzie to bankiet uroczysty na czarne. I zmieniamy buty. A za chwilę to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli w warunkach takich atmosferycznych zmieniać górną część garderoby, zmieniać koszulę i krawacik zawiązywać. Nie to, żebym się uważał za jakiegoś kozaczka, ale raz tam czy dwa razy w życiu, nie, trzy razy się zanurzyłem, można to nazwać morsowaniem. Nie, już to mnie uodporniło, ale tu taram, ta-tam, nie będzie muzyczki, sam sobie zaśpiewam i teraz zaczynam. Taram, tam, tam, nie jestem tu sam, bo publiczność z okien tego pałacu mam, koszulę zakładam, białą, taram, taram, ta, tam, koszulę zakładam, przy okazji, kurde, ten mięsień, zobaczę jak wygląda w tym. I już prawie garderoba została skompletowana na odpowiednią do dzisiejszej sceny. Dobrze, że nie widać, także nic szczegółów nie zdradzamy, ponieważ jest to ściśle w ogóle wszystko fajne, tak, że nie będziemy za dobra. Dopinamy się, zaraz będzie wersja już z krawatem. Jako zawodowy statysta tutaj miałem taką poradę, żeby zawsze warto też mieć takie lustereczko, ono mi się tu teraz przyda, żeby zawiązać odpowiednio krawat, prawda? Bo tak jakbym nie miał, bym nie widział, jak tutaj on będzie leżał. I tak oto błyskawicznie już dobijamy do brzegu. Jeszcze elegancki pasek garniturowy. Marynareczka, zwijamy prywatne takie rzeczy, w których nie będziemy grać, które nie są z tej epoki, którą dziś akurat przyjdzie nam odgrywać. Paseczek tutaj, czy a, gdzie tu ziureczka, przecież chudy jest dyrektor już teraz. I ostatnia procedura, zdejmujemy marynareczkę z wieszaka, reszta dzisiaj nie będzie używana, zakładamy marynareczkę i już praktycznie gotowi jesteśmy do udziału w tym oto przedsięwzięciu. Zaraz będzie to w świetle pokazane, także będzie można lepiej zobaczyć. O, można się zapiąć, trochę luźniejszy ten starszego typu garnitur, także do pracy, rodacy! Chciałem jeszcze parę słów do może młodej braci, która zamierza chodzić. Pani z garderoby kiedyś się dziwiła, ale były trudne warunki, nie było wieszaków. Proszę się tutaj może położyć, rozwiesić. I nagle dyrektor wyjmuje z plecaka wieszak. Na co pani, to pan ma swój wieszak? A ja mówię, oczywiście, że mam. Zawsze mam swój wieszak, jak inne akcesoria, o których nie dzisiaj będę może opowiadał.
a mając swój wieszak, proszę, elegancko zawiesicie ubranie, nic wam się tam nie pobrudzi, nie będzie się szlajać gdzieś po podłogach, zawieszacie to w namiocie na wieszaczku plus resztę garderoby w plecaku i jesteście już przygotowani do akcji. I po dokonanych czynnościach zrobię jeszcze takie kółeczko, żeby pokazać wam Pałac Kultury. Przebrany, udajemy się na plan w tych pięknych okolicznościach przyrody letnich, dzisiaj nieco. I już gotowi, zmierzamy. Pozdrawiam was serdecznie, zachęcam do oglądania naszej telewizji, zapisywania się na jakieś rozmowy. Bartuś po ostatniej rozmowie już dzisiaj gdzieś tam w Polsce na ściśle tajnym projekcie działa. A tu jeszcze Pałac Kultury za mną i działamy. Lata 90. nadchodzą. Nieobce dyrektorowi, który już przeżył i 80., 70., a nawet zahaczyło 60. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i dobrego tego tygodnia, miłego poniedziałku i pamiętajcie, zawsze miejcie wieszak ze sobą.